Cześć, z tej strony Sargon i witam was w kolejnym odcinku Kariery Valencją. Zaczynamy piąty odcinek i rozpoczynamy go od niełatwego spotkania, bo jest to spotkanie z trzecim zespołem z Wielkiej Trójki, a mianowicie oczywiście Atletico Madryt. To będzie nasz najbliższy przeciwnik i za chwilę przekonamy się, jak nam pójdzie w spotkaniu przeciwko drużynie prowadzonej przez Diego Simeone. Wanda Metropolitano, stadion w Madrycie, stadion Atletico, i rozpoczynamy spotkanie. Przechodzimy do składów. Tutaj skład Atletico: Oblak na bramce, Rose, Jimenez, Hermoso i Trippier. W obronie Lemar, Herrera, Saul i Correa. W pomocy oczywiście i Luis Suarez z Thiago Aspasem w ataku. Jeśli chodzi o nasz skład, no to Silesen na bramce, Gaia, Joaquin, Paulista i Bustos w obronie. W pomocy Kondogbia, Racic, Guedes, Vaz oraz Carlos Soler. No i na dziewiątce oczywiście Maxi Gomez. Przechodzimy do spotkania. Suarez podaje do Saula i jest jeszcze raz Luis Suarez, który świetnie wykończył tą akcję. 1-0 dla Atletico Madryt. Brawo, brawo, Luis Suarez, ładna akcja strzelona, wykonana przez Atletico, ale tutaj próbujemy też odpowiedzieć. Głową dobrze uderzył Gomez, ale nic z tego. Jednak jest jeszcze druga próba i tym razem już skuteczna. Maxi Gomez główką tą strzelać potrafi, no i jak widać mamy bramkę po tym uderzeniu. Ładnie, ładnie, bardzo dobrze wykorzystany rzut rożny. Co mnie cieszy, bo często miałem z tym problem w FIFA. Gaia, dobre podanie do Guedesza, ale ten tutaj przestrzela. No, bardzo mocne uderzenie, ale niestety niecelne. Już druga połowa, Bustos, Fabricio Bustos cały czas. Jest Daniel Vaz, ale nic z tego. Uros Racic, Maxi Gomez, Vaz, jeszcze raz Gomez i mamy kolejnego gola. 2-1, wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu i drugi gol Maxiego Gomeza w tym spotkaniu. Saul, no i Atletico wyrównuje stan tego spotkania 2-2. No nie nacieszyliśmy się za długo tym prowadzeniem niestety i mecz ostatecznie skończył się właśnie remisem. Oczywiście nie jest to tragedia, dla nas to jest nawet nie najgorszy wynik, moglibyśmy brać go w ciemno, bo na wyjeździe remis z Atletico, no czemu by nie, ale można było tutaj wygrać, co było widać po tym meczu. Z drugiej strony też nie ma co za bardzo narzekać, bo wynik nie jest tragiczny, no i jest po prostu przyzwoicie. Tutaj Paulista, jak widzicie, no nie chce usiąść na ławce, no raczej nie zamierzam tego robić. Paulista to jest nasz kluczowy stoper, najlepszy środkowy obrońca, więc on gra po prostu bardzo, bardzo często, bo daje po prostu jakość, której żaden inny stoper nam po prostu nie może dać do składu. Więc jest on po prostu niezastąpiony w naszym składzie i dlatego też tak często występuje. Przechodzimy już od razu do drugiego spotkania. Tym razem naszym rywalem jest Real Valladolid i gramy też u siebie, więc będzie tutaj to wsparcie publiczności. Przechodzimy do składów. Na bramce w tym meczu Jaume Domenech, w obronie Gaia, Guillamon, Paulista. Dalej Kondogbia, Racic, Guedes, Kangin Lee, Soler, no i w ataku Maxi Gomez. Jeśli chodzi o skład Realu Valladolid, no to Masip na bramce, Nacho, Hubner, El Yamik i Perez w obronie, dalej Mesa i Fede jako defensywni pomocnicy, Plano, Buanotte i Orellana, no i w ataku Guardiola. Tak wygląda skład Realu Valladolid i przechodzimy już do spotkania. Tutaj bardzo ładna akcja, klepka Kondogbi z Maxim Gomezem, ale nic z tego nie wyszło. I teraz już mamy drugą połowę, Maxi Gomez indywidualnie, kapitalnie, 1-0 dla Walencji. Obejmujemy prowadzenie, bardzo ładna akcja w wykonaniu naszego napastnika. Tutaj mamy kolejną już sytuację, tym razem Kangin Lee zdobywcą bramki po podaniu od Guedesza i mamy 2-0. Fabian Orellana do Buanotte, ale ten strzela obok bramki. I jeszcze mamy sytuację. Kangin Lee, ale tym razem niecelne uderzenie. Jeszcze mamy Koreańczyka, który podaje do Coindrediego i teraz
młody Francuz zdobywcą bramki 3-0. Coindredi strzela swojego pierwszego gola dla Walencji. W dorosłej oczywiście tej kadrze. No i wygrywam to spotkanie pewnie 3-0 bez problemów większych. Zwycięstwo. Nie postawił tutaj Real Valladolid jakiegoś większego oporu. No i cały czas podtrzymujemy dobrą formę naszego zespołu. No po prostu idzie nam bardzo dobrze. I tutaj jak widzicie, Kondogbia zadowolony. Chwali się to, co mu daje Walencja. Jest zadowolony, no. Gdyby tak było w rzeczywistości, to jak ja bym się cieszył. No ale niestety, nie wygląda to aż tak fajnie. No cóż. No ale fajnie, że chociaż w FIFA możemy sobie zmienić naszą rzeczywistość piłkarską. Możemy sobie właśnie osiągnąć lepsze wyniki zespołem, którym chcemy. Dlatego lubię tą grę. No cóż, przechodzimy do kolejnego spotkania. Już za chwilę, tym razem naszym rywalem Real Betis. To nie będzie łatwy mecz. No cóż, przechodzimy więc do spotkania. Real Betis kontra Valencia, 14. kolejka La Ligi Santander. No już spory okres sezonu za nami, ale jeszcze większy przed nami. Mamy także tutaj... wyleciało mi słowo, bo w każdym razie przechodzimy do składu. Chor na bramce, Moreno, Sidney, Ruiz i Montoya. W pomocy Camarasa, Rodriguez. Jako defensywni pomocnicy dalej Juanmi, Fekir i Christian Tejo, a w ataku Borja Iglesias. Tak wygląda skład Betisu, jeśli chodzi o nas, no to po raz kolejny Jaume od pierwszej minuty. Dalej mamy Lato, Diakabiego, Paulistę i Bustosa w obronie. Jako defensywni pomocnicy Kondogbia, Racić, dalej Guedes, Soler i Jason, a w ataku Gomez. Tym razem postawiłem trochę na rezerwowych, zobaczymy jak to wyjdzie w tym spotkaniu. W każdym razie Betis atakuje pierwszy, ale nieudany ten strzał Borji Iglesiasa. Ale Soler ma za to świetną sytuację i on jej już nie marnuje. 1-0 dla Walencji. Obejmujemy prowadzenie po tej akcji, która zakończyła się strzeleniem bramki przez Carlosa Solera. Borja Iglesias próbuje strzelić po raz kolejny, ale po raz kolejny łapie piłkę Jaume. Guedes podanie do Gomeza i to jakimś cudem dotarło i weszło do bramki 2-0. Tutaj praktycznie dołożył tylko nogę. Strzelił do pustej. Maxi Gomez, no ale brawo, fajna akcja. I Kondogbia także tutaj znalazł Maxiego Gomeza, a ten nie mógłby się pomylić, miał bardzo dużo miejsca. No i strzelił bramkę numer 3 dla nas w tym meczu. Mamy gola zdobytego przez Betis. No ale sędzia go tutaj nie uznał. Mamy spalonego, więc cały czas wygrywamy do zera. I tak się też kończy to spotkanie. Udało się bez straty bramki zwyciężyć. Kolejny bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Zdobyte kilka goli, 0 straconych bramek. No takie wyniki to tylko brać w ciemno po prostu. Bardzo dobra gra i cały czas podtrzymujemy wysoką formę. Ten mecz nic nie zmienił. Dalej wygrywamy, dalej strzelamy bramki. Niestety po tym meczu, to nie w trakcie samego spotkania, ale już na treningu, doszło do kontuzji Jaume Domenecha, no i 2 miesiące sobie nie pogra nasz bramkarz. No ale cały czas jest oczywiście Silesen, który będzie występował teraz już w każdych spotkaniach, no bo nie mamy Jaume. Tak więc cóż, przechodzimy do kolejnego spotkania, tym razem mecz z Deportivo Alaves. No i za chwilę się przekonamy, czy także tutaj nam pójdzie dobrze. Po raz kolejny będzie trochę zmian w kadrze, no ale te dokładniej pokażę wam już za chwilę. Valencia kontra Deportivo Alaves, zespół z Galicji. No i zobaczymy, kto tutaj będzie silniejszy. Gramy na Estadio Mestalla, mamy wielkie wsparcie kibiców i przechodzimy do składów. Silesen na bramce, w obronie Gaia, Diakabi, Paulista i Correa. W pomocy Kondogbia, Daniel Vaz, dalej Guedes, Lee i Musach, a w ataku Mariano Diaz. I tak to wygląda na to spotkanie. Jeśli chodzi o skład Deportivo Alaves, no to Sivere mamy na bramce, w obronie Marin, Lejeune, Cachard i Navarro.
Dalej Rioja, Garcia, Pons i Mendez, a w ataku Daverson oraz Perez. No skład na pewno nie jest najgorszy, jest tu kilka ciekawych nazwisk, zobaczymy co zaprezentują. No jak na razie prezentują się nie najgorzej. Mamy bramkę zdobytą przez Daversona i 1-0 dla Deportivo Alaves. No zaskoczenie, na pewno zaskoczenie patrząc na naszą ostatnią formę, no ale dobrze zaczyna Deportivo. Próbujemy odrobić straty, jest w musach. Cały czas przy piłce, ale strzał ten nie był groźny, no i bez straty bramki. Teraz mam już drugą połowę i atakuje Deportivo Alaves i ten atak kończy się bramką 2-0. Próbujemy odrobić, Mariano ucieka obronie. Cały czas przy piłce, Mariano nie marnuje sytuacji, jest zdobyta bramka kontaktowa 1-2. Czy odkujemy się jeszcze, jest Manu Vallejo, ten podaje do Mariano. Cały czas Dominikanin przy piłce, Mariano Diaz, Kondogbia. Kondogbia Gonzalo Guedes dociera do piłki, ale niestety strzela nieskutecznie. No i mecz kończy się niestety naszą porażką. Przegrywamy 1-2 i to z Deportivo Alaves i to jeszcze na Estadio Mestalla. No szkoda, niestety to jest chyba pierwsza porażka na Mestalla. Nie wiem, czy nie jest w ogóle pierwsza porażka w tym sezonie. Nie, to nie jest pierwsza porażka, było już. Ale to w każdym razie chyba pierwsza porażka na naszym stadionie w tym sezonie, tak mi się wydaje, więc no na pewno szkoda tego, no ale cóż, niestety zawsze będzie tak, że takie porażki się zdarzą i to nie z takim typowym przeciwnikiem z czołówki. No tak się po prostu od czasu do czasu zdarza. W każdym razie tutaj mamy rozmowy z kilkoma naszymi zawodnikami. Jest Jason, jest oczywiście Gaja. Jason tutaj narzeka, że nie gra za często. Niestety no nie jest to zawodnik kluczowy i ciężko mu dać mu wystarczająco dużo okazji. Tym bardziej, że też stawiam na młodzież. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak wygląda tabela po tych wszystkich spotkaniach. 15 spotkań już za nami. 33 punkty na naszym koncie. Bardzo dobry wynik. I jesteśmy na drugim miejscu aktualnie pod Realem Madryt. Wygląda to bardzo dobrze, teraz tylko tą formę utrzymać. Tak więc cóż, mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Oceniajcie, komentujcie i zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. Cześć!